czyli nasze Tornado. Troszeczkę w mniejszym wydaniu niż w realu, ale przynajmniej dzięki temu jest bezpieczniejsze. Właśnie u góry jest wiatrak, a po bokach te cztery rurki to nawiewy. I w tym momencie te nawiewy wprowadzają w ruch wirowy to wilgotne powietrze, które wydobywa się z dołu i przez to może powstać nam tornado. Bo tak naprawdę, żeby powstało tornado, głównym powodem jest ta cyrkulacja powietrza, żeby właśnie to był taki ruch wirowy. Bo jeżeli byśmy po prostu wypuścili takie wilgotne, nawet ciepłe powietrze, takie jak zwykle występuje, jeżeli chodzi o tornada, a nie wprawimy go w ten ruch wirowy, to nic tak naprawdę cennego się nie dzieje. Ono po prostu zacznie się unosić do góry i to wszystko. W momencie, kiedy dochodzi ten ruch wirowy, zaczyna powstawać nam tornado. Czyli mniej więcej tutaj. Jeszcze to wyładowanie, które możemy zobaczyć. Drabina Jakubowa, drabina Jakoba, w zależności od tego, kto jaką książkę lubi czytać. W momencie, kiedy naciśniemy ten guzik, widzimy wyładowanie, które zaczyna unosić się coraz wyżej. Zwykle, kiedy właśnie uderza piorun, uderza zawsze w najwyższy punkt, czy to najwyższe drzewo, czy najwyższy budynek i tego typu rzeczy. Tak samo dzieje się tutaj. Widać, że początkowo piorun uderza, wyładowanie występuje na tych prętach, które są najbliżej siebie. Jednakże później zaczynają uciekać do góry. No i pojawia się zasadnicze pytanie, dlaczego? No właśnie, dzieje się tak dlatego, że po prostu to powietrze się bardzo intensywnie ogrzewa, a ciepłe powietrze stawia mniejszy opór. No właśnie, no i zasada, prawda, jak zrobić, żeby się nie narobić, tak samo dzieje się tutaj. Po prostu za tym ciepłym powietrzem i mniejszym oporem to wyładowanie zaczyna uciekać sobie do góry. I oprócz bardzo dużo ludzi do naszego centrum, czyli symulator trzęsienia ziemi, lub jak to niektórzy żartobliwie nazywają, symulator końca świata. Jest to trzęsienie ziemi, które ponoć było zarejestrowane kiedyś, znaczy, bo ono ma ponad 5 stopni, więc to tak naprawdę jeszcze nie jest duże trzęsienie ziemi, ono nie mogłoby wprowadzić jakichś większych zniszczeń, aczkolwiek byłoby już odczuwalne, że ziemia by się nam troszeczkę zatrząsła. No i właśnie w tym momencie możemy zobaczyć, jak to jest, kiedy mamy trzęsienie ziemi. Może zaryzykujemy wejście z kamerą tam, czy... Więc może za chwilę, kiedy skończy się to trzęsienie ziemi, na którym teraz pan korzysta, może wejdziemy tam z kamerą i zobaczymy, jak czułby się operator w trakcie pracy przy trzęsieniu ziemi. Można spróbować tak naprawdę, aczkolwiek myślę, że wideo będzie bardzo zaburzone i rozmazane wręcz, bo faktem jest, że utrzymanie się wymaga troszeczkę umiejętności. Czyli może jednak nie będziemy ryzykować. Może jednak nie. No dobrze, przejdźmy.